Projekt Prototypowy Układ do gry na gitarze klasycznej składa się głównie z elementów elektroniki. Technologie wykorzystane przy tworzeniu prototypu zawierają się w druku przestrzennym, projektowaniu trójwymiarowym, programowaniu w języku Python oraz obsłudze podzespołów elektronicznych, takich jak mikrokomputer oraz sterowniki. Techniki druku przestrzennego, które zostały wykorzystane, zawierają się w technologiach MJP oraz FDM, czyli osadzanie materiału topionego oraz, jak ja to lubię mówić, druk wielodostrzałowy. Ruch prototypu, czyli całej konstrukcji wydrukowanej trójwymiarowo, oparty jest o dwa rodzaje silników. Pierwszym z nich są silniki krokowe, które pozwalają poruszać karetką, dociskać elementy drukowane do podstrudnicy, a mianowicie struny do progów. Dzięki czemu następuje ich skrócenie, a wydobyty dźwięk ma określoną częstotliwość. Sterowanie silnikami odbywa się poprzez komponenty firmy Pololu podłączone pod wcześniej wymieniony mikrokomputer, a oprogramowanie napisane jest w języku Python 3. Przed drukiem jakichkolwiek części składających się na prototyp musiałem zdjąć miarę z instrumentu, na którym musiałem pracować i przenieść go do świata projektowania trójwymiarowego, aby dopiero po tym na takiej gotowej makiecie móc tworzyć następne części i komponenty niezbędne do wykonania modelu. A części te zostały wydrukowane w technologii druku przestrzennego. Powody, dla których postanowiłem podjąć się prac właśnie nad takim, a nie innym projektem, zawierają się w chęci poznania jak największej ilości nowych technologii, które mógłbym wykorzystać nie tylko w tym projekcie, ale również w przyszłości, oraz faktem tego, że od wielu lat zajmowałem się muzyką i chciałem część tej pasji wykorzystać właśnie tutaj w pracy na uczelni technicznej. Promotorem tej pracy był dr Michał Tomaszewski, który również jest opiekunem koła naukowego i to właśnie dzięki ludziom, którzy współpracowali z kołem naukowym, jak i dzięki właśnie panu doktorowi Tomaszewskiemu udało mi się nauczyć wielu rzeczy, dzięki którym mogłem dokończyć ten projekt z sukcesem. Jako przewodniczący koła naukowego sieci urządzeń mobilnych chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich studentów z ciekawymi ideami do partycypacji w kole naukowym i nawet jeżeli boicie się, że nie macie wiedzy na jakieś tematy, na pewno znajdziecie tu dużo ciekawych osób, które Wam z tym pomogą.